Wtedy w lidze lepsza drużyna Ultimate Team Bydgoszczy 5-4. Klub podróżnika Iker Jerzewo przystąpił do tego meczu z trzema zawodnikami na ławce rezerwowej, ale patrząc na ławkę drużyny Ultimate Team Bydgoszcz widzimy tylko dwóch zawodników z Bydgoszczy, więc również nieciekawa sytuacja dla drużyny z Bydgoszczy. Będzie to ważne, żeby właśnie umiejętnie rozkładać swoje siły na grę, ponieważ czeka nas tutaj 40 minut walki, aż przede wszystkim są to drużyny na porównywalnym poziomie, więc na pewno będzie ciekawie. No ale dobrze, szybciutko składy zespołów klubu podróżnika Iker Jerzewo: 2 Wojciech Stwarz, 3 Szymon Szpica, 5 Grzegorz Ziółkowski, 6 Mateusz Grabka, 10 Damian Letkiewicz, 14 Tomasz Romanowski, 18 Paweł Nogal, w bramce Dawid Szwarc, no i Ultimate Team Bydgoszcz: 2 Marcin Napierała, 5 Piotr Szurgot, 6 Krystian Bleja, 8 Sebastian Zieliński, 13 Ireneusz Szczęsny, 14 Grzegorz Muzykiewicz. Okazja dla drużyny Ultimate Team Bydgoszcz. Ultimate w czarnych koszulkach, klub podróżnika i karierzewów pomarańczowych. Możemy już oczywiście zapowiedzieć kolejny mecz około godziny 20:30 się rozpocznie i będzie to pojedynek drużyny SPX WSG Bydgoszcz z drużyną Silicon Kęgielni Unipartner. Kolejna okazja dla drużyny z Bydgoszczy. Strzelał Krystian Bleja. Bleja, który był gwiazdą początku Stalex Ligi. Wiele bramek na koncie tego zawodnika. Spójrzmy właśnie w klasyfikację bramek. Są tutaj oczywiście tylko bramki ligowe liczone. Krystian Bleja. No, mamy bramkę dla drużyny Ultimate Team Bydgoszcz. Strzelcem bramki z numerem 13 Ireneusz Szczęsny. Jest to pierwszy gol w dzisiejszym spotkaniu. Krystian Bleja, 9 bramek ma na swoim koncie. Dziewięć bramek, a także 5 asyst na koncie Blei. W klasyfikacji kanadyjskiej jest on na miejscu drugim, a bramkę przed momentem zdobył Napierała. Przepraszam Państwa bardzo serdecznie
zdobył Marcin Napierała tego gola. Długie podanie do przodu. Jest okazja niewykorzystana. Jeszcze jeden strzał. Bardzo niecelny. Mają problem z tymi strzałami. Dużo jest właśnie tych uderzeń niecelnych w ekipie. Z Bydgoszczy. Zobaczymy, jak to pójdzie w dniu dzisiejszym. Oczywiście. Mamy jeszcze 13 minut, niecałe 13 minut pierwszej połowy, no i później całą drugą połowę. Spokojnie już zawodnicy klubu Podróżnika i Kardzierzewo ruszają. Oni szukają tutaj swojego. Swojej możliwości ataku na bramkę strzeżoną przez bramkarza Ultimate Mariusza Tatere, który był naszym gościem w Stalek Sidze po godzinach. Kolejna okazja, słupek. Mają trochę szczęścia zawodnicy z Jerzewa, bo tutaj mogło być już no, to prowadzenie dużo wyższym wynikiem. Kolejna okazja dla drużyny z Bydgoszczy. Strzelał z numerem drugim Marcin Napierała. Mamy kolejną okazję dla drużyny gości, ależ było blisko dla drużyny oczywiście gości z Bydgoszczy. No i teraz faul. Faulował Christian Bleja. No i mamy bramkę. Mamy bramkę dla klubu Podróżnika i Kardzierzewo. A jej strzelcem, o ile dobrze zauważyłem, Mateusz Grabka z numerem 6.
1-1. A przypomnę, że około 20:30 rozpocznie się kolejne spotkanie. Jeżeli oczywiście nie będziemy mieli tutaj dogrywki. Jeżeli taka dogrywka będzie miała miejsce. No to będzie już oczywiście wszystko znaczyło jednoznacznie, że to się nam wszystko tutaj przedłuży. Rozpoczyna klub podróżnika i Karierzewo. Za chwilę kolejni gracze wyjdą już do rozgrzewki. Ale tymczasem mamy bramkę. Paweł Nogal, zdobywcą drugiej bramki dla Ikara. Mamy 2-1. A przy tej bramce asystował Tomasz Romanowski, zawodnik z numerem 14. Przypomnę, kolejne spotkanie dla tych z Państwa, którzy już czekają na pojedynek Rode. Były drużyny Rode, oczywiście w tym momencie SPX, MDD, WSG Bydgoszcz z Longegenią, Unipartner, że ten mecz rozpocznie się około godziny 20:30. Ten strzał Blay tylko w boczną siatkę. Kolejny strzał z dystansu wyłapany przez bramkarza. Próbuje drużyna klubu podróżnika. Oni mają tutaj korzystny wynik jak na razie. Muszą być z tego powodu naprawdę niezwykle zadowoleni. A teraz bez faulu. Dobrze odebrana ta piłka Krystianowi Blei. Mamy rzut rożny. Rozpędza się znowu drużyna Ikara. Ikar jakby na fali tego prowadzenia z Ultimate Team Bydgoszcz. Z Beniaminkiem z Talex Ligi w tym sezonie, przypomnijmy. Ale złożoną jednak z takich zawodników jak Muzykiewicz, Napierała, którzy decydowali o siłę FX Brokers w poprzednim sezonie. Jestem ciekaw, w jakim składzie dzisiaj Coco Studio wystąpi. Tego dowiemy się już niedługo, ale mamy ramkę. Ireneusz Szczęsny. Zawodnik z numerem 13, strzelcem tej bramki. I
Ireneusz Szczęsny, asysta Marcina Napierały i mamy 2-2. Teraz dobrze wybija na aut bramkowy oczywiście Christian Bleja. Już rozpoczęli z tego rzutu rożnego zawodnicy z Jerzewa. Oni szukają tutaj możliwości do zagrania tej piłki, ale nie ma gdzie zagrać tej piłki. To jest ten bardzo duży kłopot. Teraz bez faulu przejmuje drużyna z Jerzewa. Kolejny strzał niecelny. No i teraz próbował tak po ziemi zaskoczyć tatę Mateusz Grabka. Uwalniają się dobrze zawodnicy. Próbują zawodnicy jednej i drugiej strony tutaj zaatakować. Szukają możliwości. No, proszę mi oczywiście wybaczyć moje lekkie zmęczenie w tym komentarzu. To jest dla mnie 7 mecz w dniu dzisiejszym. Troszkę już także gardło odmawia posłuszeństwa. 7 mecz w dniu dzisiejszym, 9 tego weekendu. Przypominamy, że to jest rekord, jeżeli chodzi o ilość transmisji. A dlaczego rekord? Bo wcześniej maksymalnie ze Starexligi pokazywaliśmy dla Państwa 5 spotkań, no ale jak Państwo wiedzą, w tym sezonie 100 transmisji na żywo. To jest liczba naprawdę niezwykle ogromna. I aby pokazać Państwu, no już pokazaliśmy Państwu w tym momencie, to jest 17 spotkanie pokazywane przez nas w dniu, w tych rozgrywkach, a mamy dopiero 23 listopada. Przypomnę, że w poprzednim sezonie, w całym sezonie Starexligi pokazaliśmy dla Państwa tych spotkań 60, w tym sezonie będzie to 100 spotkań, więc to jest liczba naprawdę ogromna. Przypominam oczywiście, że wszystkie spotkania będzie można oglądać i jeszcze raz na stronie starexliga.pl w dziale Halowa Liga Piłki Nożnej TV. Tam oczywiście wywiady, archiwalne programy po godzinach. A także właśnie spotkania, które dla Państwa transmitujemy, i bramki, na które również można głosować. Można zagłosować na Christiana Bleję, który w tym momencie nie ma jeszcze głosów, jeżeli chodzi o bramki drugiego weekendu. Można zagłosować na Karola Kułacza z drużyny Eurodruptoru, Michała Pomulaka, Romana Strupowskiego albo Mateusza Ziemieniewskiego. A od poniedziałku będzie dostępne oczywiście głosowanie na bramki tego weekendu, bramki
Pucharu Ligi. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do głosowania. Faul. Rozpocznie drużyna z Bydgoszczy. 19 minut 40 sekund pierwszej połowy tego meczu za nami. Jeszcze 20 sekund. Potężny strzał. Zablokowany. Jeszcze 7 sekund. No i za chwilę zawodnicy pojawią się nam na przerwie. 2 do 2 w tym momencie. Taki wynik. No i takim wynikiem kończy się pierwsza połowa tego spotkania. Klub podróżnika i karierze w Ultimate Team Bydgoszcz 2-2. Rozpoczęła się druga połowa spotkania pomiędzy Ultimate Team Bydgoszcz a klubem podróżnika i Karierzewo. Druga połowa, wynik 2 do 2. Czy będziemy mieli dogrywkę? Czy któraś z drużyn przychyli tutaj szale zwycięstwa na swoją korzyść dla Państwa, które czekają na pojedynek pomiędzy drużynami z Bydgoszczy, SPXFT, MDD, WSG Bydgoszczy, a drużyną Sylii Kęgielni Unipartner. Przypominamy, że ten mecz powinien rozpocząć się około godziny 20:30. Więc już teraz serdecznie Państwa zapraszamy, około godziny 20:30 rozpocznie się tamto spotkanie. Teraz zawodnik klubu podróżnika minął się z piłką, ale teraz Mariusz Tatera miał ciężko w tej sytuacji, musiał tą piłkę wyciągnąć. No i dobra interwencja bramkarza drużyny z Bydgoszczy. Podnosi się tam zawodnik klubu podróżnika i Karierzewo, który był przed momentem faulowany. Ależ potężna bomba.
w wykonaniu Grzesia Muzykiewicza. Jednak nic z tego nie wyszło. Kolejny strzał, tym razem obroniony przez Dawida Schwarza. No i już drużyna zjeżdża. Ładnie urwał się tam Damian Letkiewicz. Kolejny strzał, dobrze wyciągnięty przez Mariusza Tatera. Dobrze Tatera spisuje się w bramce. Kolejni zawodnicy już się przygotowują, już się rozgrzewają, ponieważ za chwilę bardzo ciekawe spotkanie. Przygotowują się zawodnicy z Syli i WSG MDD Bydgoszcz. Dobra akcja. No i łapie pewnie futbolówkę Dawid Schwarz, ale przejmuje drużyna. Zbyt goszty, no i drużyna zbyt goszty wywalczyła teraz rzut rożny. Teraz pusta bramka, gol! Z numerem 14 Tomasz Romanowski, strzelcem trzeciej bramki dla drużyny Klub Podróżnika i Kardierzewo. Jest faul. Mamy rzut wolny. Ustawił sobie tą piłkę Bleja, on uderzał na bramkę, nic z tego jednak nie wyszło. No i teraz Szczęsny. Okazja, gol! 3-3. Szybko wyrównani zawodnicy Ultimate Team Bydgoszcz. Bramkę zdobywa Ireneusz Szczęsny. A asystował Sebastian Zieliński. Kolejny strzał, ależ teraz takie mocne wstrzelenie Blei, ale nikt nie przeciął tamtej piłki. Już zawodnicy zbyt goszczy i zawodnicy Syli czekają na moment, kiedy pojawią się na placu gry, a my mamy bramkę Ireneusza Szczęsnego. Szczęsny zdobywa czwartą bramkę dla drużyny Ultimate Team Bydgoszcz. 4-3. Dobrze, teraz Schwarz w bramce, ale jeszcze drużyna Ultimate.
No i próbuje drużyna klub podróżnika i Kargierzewo szybko odnowić tą stratę. Strzelał Mateusz Grabka. To teraz od bramki. Kolejny strzał z dystansu, ależ to chciał zrobić Bleja. Tak dopadł do tej piłki, zasłonięty był jeszcze Dawid Schwarz, to mogło go zaskoczyć. Był tam jeszcze rzut rożny, bo piłka odbija się od nóg jednego z zawodników klub podróżnika i Kajerzewo. Kolejny strzał próbował Napierała. Przejmuje Ikar. No i rusza dwójką Ikar. To jest okazja do zdobycia bramki, ale złe wykończenie Damiana Letkiewicza. Widzą Państwo tam w tle już zawodników drużyny z Bydgoszczy, którzy czekają na swój mecz. No i jeszcze muszą poczekać około 13 minut, aby wejść tutaj na rozgrzewkę. Około 20:35, tak teraz w tym momencie spoglądam na zegarek, powinien się ten mecz rozpocząć. Napierała. Nie, przepraszam, to Ireneusz Szczęsny. Przed momentem przy piłce już stracił futbolówkę. Jest okazja, próbował Letkiewicz. Już na zbyt gorzej, próbuje tutaj podwyższyć prowadzenie. Próbuję to zrobić jak najszybciej. Tak, aby mieć ten zapas przede wszystkim. Tych dwóch bramek i spokojnie czekać tutaj na kolejne spotkanie, ale na kolejne spotkanie oczywiście do końca tego spotkania i czekać na rywala w kolejnej rundzie Pucharu Ligi. Przypomnijmy, że jeden mecz po tym dzisiejszym dniu zostanie do rozegrania. Będzie to pojedynek pomiędzy drużynami Chełmży Futsal Team a Unisław Team. Ten mecz zostanie rozegrany 7 albo 8 grudnia. To jest bardzo ważna informacja. 7 albo 8 grudnia. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Czasem okazja, no i mamy bramkę. Nie odskoczyli, a stracili. To wszystko dzięki Tomaszowi Romanowskiemu, czy Mateuszowi Grabce. Mateusz Grabka jest strzelcem tej bramki, numer 6. Po 4. A asystował oczywiście Romanowski. Dziesięć minut do zakończenia regulaminowego czasu gry. Tak było w meczu ligowym. Było 4-4. No i później Ultimate Team Bydgoszcz zdobył tą piątą bramkę. Kolejna okazja, poprzeczka teraz ratuje drużynę z Bydgoszczy. Próbował Mateusz Grabka. Ale teraz takie nonszalanckie trochę zachowanie zawodników z Bydgoszczy.
strata piłki. Łapie Mateusz, Mariusz Tatera oczywiście. Jest piłka dla drużyny z Bydgoszczy. Niedokładne podanie. Jeszcze próbuje Muzykiewicz. Kolejny strzał. Tym razem Blej, a nie celnie. Tatera. Już rozpoczął Mariusz Tatera. Szybciutko, no. Będą jeszcze tutaj szukać bramki zawodnicy jednej i drugiej drużyny, ale teraz poleciał trochę z tą piłką Sebastian Zieliński. Mógł to lepiej rozegrać. Długa wrzutka w wykonaniu Szwarca. Jest niedokładnie zagrana piłka do Blei. Kolejny strzał z dystansu. No i od bramki rozpocznie Mariusz Tatera. Szwarc dobrze wychodzi, wybija piłkę główką na aut. Ponownie Szwart. Bleja, czysto zabrana mu ta piłka. Teraz czysto zabrana, również bez faulu. Jaka decyzja sędziego? Rozpoczęli już zawodnicy Ultimate Team Bydgoszcz. Jest okazja, Szwarc. On obronił teraz ten strzał, napierały w bardzo ładny sposób. Mamy rzut rożny. Czeka, napierała. Bleja sam. Teraz przeprosił Bleja, napierałe. A już ponownie szybkie odzyskanie piłki. Jest okazja, nie ma rzutu rożnego. Złapana ta piłka przez Dawida Szwarca. Kolejne podanie niedokładne. Strzał broni Szwarc. Teraz dobrze do napierały ta futbolówka. 6 minut do końca tego meczu. Zostało już coraz mniej czasu do zakończenia tego meczu. 5 minut. No i około godziny 20:35 rozpocznie się przedostatnie spotkanie w dniu dzisiejszym. Ależ kolejna potężna bomba. Ale tylko słupek bramki Szwarca, no ale jeszcze Ultimate się nie poddaje.
Ale po raz kolejny bardzo dobrze Schwartz. Ale teraz Tatera musiał uważać, bo dużo nie brakowało, a napierała, strzeliłby bramkę samobójczą. Kolejny raz Schwartz, no moim zdaniem MVP jak na razie tego spotkania, bo mimo wpuszczonych czterech bramek gra tutaj naprawdę kapitalnie, ale teraz jest okazja. Oj, oj, oj! To jest żółta kartka dla Blei. To musi być oczywiście żółta kartka dla Christiana Blei. Tak się oczywiście stało. My mamy rzut wolny z niebezpiecznego miejsca. 4 minuty do końca tego meczu. Przez 2 minuty w osłabieniu Ultimate Team Bydgoszcz. Strzał prosto w nogi. Ale teraz bez faulu, no teraz ta gra trochę się zaostrzyła. Próbuje klub podróżnika i karierzewo, ale traci tą piłkę. W trójkę. No ale nie ma nikogo do pomocy z przodu. Ten zawodnik Ultimate Team Bydgoszcz. No i teraz jest okazja, 2-1, ale pięknie wślizgiem tego niebezpieczeństwa zażegnuje Wojciech Stawarz. Piłka opuściła plac gry. Rozpocznie klub podróżnika i karierzewo. 3 minuty. Czy ktoś strzeli tutaj piątą bramkę? To podanie niedokładne. Wybicie do przodu. Próbował tam przejąć się Piotr Szurgot. Zawodnicy z Jerzewa, no teraz było blisko, ale dobrze Tatera. Tatera w bramce naprawdę radzi sobie dzisiaj świetnie. Teraz okazja, pusta bramka, gol! Piąta bramka w dzisiejszym spotkaniu i to piąta bramka dla drużyny klub podróżnika i Karnierzewo. A strzelcem tej bramki z numerem piątym Grzegorz Dziółkowski. No ale szybciutko wyrównanie. Szybciutko już mamy po 5. A strzelcem bramki Ireneusz Szczęsny. 2 minuty do końca. Czyżbyśmy mieli mieć tutaj dogrywkę? Chociaż zobaczymy, no jest okazja i jest bramka, oj, oj, oj. Tam trafił w słupek jeden z zawodników Ultimate Team Bydgoszcz. Autorem Sebastian Zieliński. Ale jest tam potrzebna pomoc medyczna.
klub podróżnika i karierzewo ma 90 sekund, aby dogonić tą, i strzelić tą jedną bramkę. Tą bramkę, która może zadecydować tutaj o dogrywce. Kolejna okazja. Nie wiem, czy tam nie było zagrania piłki ręką. Sędzia Erasmus puścił grę. 50 sekund do końca. Jest kolejna okazja. Bleja, podanie i gol! 7-5. No i możemy już chyba powiedzieć, że to Ultimate Team Bydgoszcz zagra w następnej rundzie. Autorem bramki Szczęsny. A asystował Christian Bleja. Czy to będzie koniec strzelania? Dobrze, teraz Schwarz. No i Schwarz sam próbował tutaj ruszyć do przodu. Teraz to podanie niedokładne. Okazja, ależ potężna bomba. Na 11 sekund przed końcem mamy 8-5. Ósma bramka. A szósta bramka Szczęsnego w dniu dzisiejszym. Asystował Grzesiek Muzykiewicz. No i to jest koniec tego spotkania. Ultimate Team Bydgoszcz w drugiej rundzie Pucharu Stalexligi.